Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do rozgrywki Dying Light. I kochani, już na początku rozdajemy umiejętność przetrwania, którą udało nam się zdobyć. Myślę, że początkujący handlarz, czyli zwiększenie swojej umiejętności targowania się, obniża ceny w sklepach o 10%, będzie dla nas w sumie fajne, bo ja często korzystam ze sklepu. Więc myślę, że to nam się przyda. Dodatkowo zauważyłem, gdzie mamy coś takiego jak przedmioty kolekcjonerskie. I myślę, że żaden z youtuberów nie czytał żadnych dzienników, więc ja myślę, że zrobię to pierwszy. Dziennik bojowy Marvina Zuckera. Wpis numer 1. Dziś wymyśliłem nieco zastosowanie dla fajerwerków. Przygotowałem wybuchową pułapkę, ale paskudstwa jakoś nie chciały się do niej zbliżyć. Wdrapałem się więc na dach, rzuciłem garść fajerwerków koło samochodu, poczekałem aż się zlezą i zdetonowałem ładunek. Pomyślałem też, że mogę rzucać fajerwerki na ulicę poniżej siebie, a potem zeskakiwać na zombie tak samo jak ci kolesie z wieży, pod warunkiem, że kiedykolwiek wykminię, jak oni to robią. Dziennik bojowy Marvina. Wpis numer 2. Kolejne zastosowanie fajerwerków. Na to wpadłem przypadkiem. Mama mogła mieć rację, mówiąc, żebym się nie bawił fajerwerkami, ani zapałkami. W każdym razie w nocy można używać fajerwerków do dezorientowania przemieńców. A przy okazji można też użyć flar do tworzenia tymczasowych schronień. W zespole będzie to działać nawet lepiej, tak sądzę. Noc w tym mieście to nie jest czas na głupie zachowania. A czy ja jestem głupi? Nie sądzę. Choć wynik sprzedaży moich powieści mógł świadczyć o czymś innym. To ja, Marvin Zucker, jestem zwycięzcą. I już więcej niestety nie mamy. Dobra, mieliśmy się zgłosić do Alfiego jeszcze przy okazji. A więc szybko to zróbmy. Ten to będzie gadał jak zwykle to samo. Gratulacje, przetrwałeś noc. Szkoda, że nie udało się z twoją misją. No, life is brutal, kolego. Life is brutal. W ogóle, jak wam się podoba Dying Light, przynajmniej w moim wykonaniu? Brecken wpadł w taką desperację, że jest gotów układać się z samym diabłem, Raisem. A ponieważ mam ustalić, czy to właśnie Rais nie ukradł przypadkiem tajnego dokumentu GRE, zgłoszę się na ochotnika. I tak właśnie zróbmy. Jezu, wiecie, to naprawdę się bardzo cieszę, że mogę z wami rozgrywać tą grę. Jest mi naprawdę tak bardzo przyjemnie. Alfie, co masz nam do powiedzenia? Ty jesteś Alfie? To ja. Elektryka, konserwacja budynku. Dzięki mnie jakoś się to kręci. Mimo, że wpadłeś, miałem po ciebie dzwonić. W czym problem? Cóż, mam dwie wiadomości. Dobra jest taka, że przywróciłeś światło w całym kotle. To fakt. Zła, że przez to było zwarcie sieci koło estakady. Ciemno tam teraz jak w dupie. I ktoś musi włączyć z powrotem prąd, tak? Są dwie podstacje. Włącz obie, pstryk, pstryk. Kolejność nie ma znaczenia. Potem włącz główny bezpiecznik w głównej rozdzielni i będzie świecić jak choinka w święta. Chyba dam radę. Jasne, że dasz radę. Każdy biegacz by dał. Ale jest haczyk. Wyłączone światło utworzyło ciemną plamę dla przemieńców. Roi się od nich po zachodzie słońca. Więc skonstruowałem pułapkę. Jest na miejscu, gotowa do użycia. Jeśli zdołasz tam dojść i włączyć prąd po zmroku, możemy usmażyć sporo tych dziwolągów za jednym zamachem. Po zmroku? To nie będzie łatwe. Pewnie. Dlatego nikt się nie zgłosił do tej roboty. Ale myślę, że ty jesteś trochę od nich odważniejszy. Przynajmniej takie mam wrażenie. Jestem pełen dobrych chęci. Kurczę, chcesz pomagać, co? Ale musisz być twardzielem, albo długo nie pożyjesz. Co, my nie jesteśmy twardzielami? Proszę cię. My jesteśmy największymi twardzielami tutaj. Cała nasza ekipa jest tutaj twarda, jak nie powiem co. Jak knaga. Jak knaga. Dobra. Crane, czy mnie słyszysz? Jade, słyszę cię. Coś nie tak? Nie, tylko... Posłuchaj, Crane. To, co robisz, wymaga nie lada odwagi. Wiem, że zdecydowałeś się na to, żeby spłacić dług, bo Amir zginął, ratując ci życie. Zdecydowałem się na to, bo nie ma innego wyjścia. Jak nie dostaniemy antyzyny od Raisa, ludzie zaczną umierać, prawda? Poznałam Amira tuż po wybuchu zarazy. Nie znaliśmy się długo, ale... To był najlepszy i najszlachetniejszy facet, jakiego znałam. Chciałam tylko ci powiedzieć, że nie winię cię za to. Amir wiedział, jakie jest ryzyko. Aha, Crane,
Naprawdę doceniam, co dla nas robisz. Ja... Jade, słuchaj. Pogadamy, jak wrócę z antyzyną, dobra? Dobrze. Postaraj się wrócić w jednym kawałku. No, kto jak nie my? Kto jak nie my, Jade? Dobra, kochani, przyśpimy się do rana. I od razu przyśpimy się do nocy. Do nocy, do nocy, do nocy. Latamy w nocy. Ja uwielbiam noc w tej grze. Mimo iż stresuję się jak mała dziewczynka, więc jeżeli usłyszycie jakieś krzyki, to tak, to ja. To ja bez żadnego gdybania. Jakie mamy zadania? To jest pierwsza czynność. Układ z Raisem, Dzień Matki, dobrej nocy, panie Bahir. Myślę, że pójdziemy zrobić jeszcze układ z Raisem na szybko. No i właśnie, tu jest problem. Nie wiem, czy to wszystko nie będzie za ciemne. Czy będziecie dobrze wszystko widzieć? Mam nadzieję, że tak. Ale wiadomo, to różnie bywa. To różnie bywa. No jak widzicie, też ten sprint i ogólnie zwinność nam szybciej, znacznie szybciej rośnie. Tylko tutaj już niestety nie będziemy mieli możliwości tak sobie pohasania jak sarenki. No w sumie tu mamy jeszcze jednego questa. To jest quest z tą antyzyną. Słyszałem, że sprzedajecie antyzynę. Kto ci to powiedział? Ptaszki ćwierkały? Ta sama osoba, która powiedziała mi, że gotujecie jakieś gówno i pakujecie w fałszywe fiolki. Gówno? Moja receptura jest 50 razy lepsza od tego szajsu zrzucanego z samolotów. Nie tylko utrzymuje cię przy zdrowiu, ale daje też super siłę. Niezwykłą szybkość i laserowy wzrok. Gdybym chciał, spaliłbym cię jednym spojrzeniem. To już koniec twojego handlu, Bento. Tak, Yusuf uprzedzał, że będziesz robić kipisz. Tak, Yusuf miał rację. Już kurwa nie żyjesz. Chodźcie do tatusia. Ja jestem strzelec wyborowy, dobra. Trochę mi nie pykło to. Headshot. Po co komu broń? Headshot. Wszyscy? Nie, to było szybkie. To było bardzo szybkie. Ale strzały to ja sobie powyciągam. No nie, chyba tu nie wejdziecie, prawda? I jedna strzała jeszcze tutaj wylądowała w ścianie. Ja powiem wam szczerze, że byłoby to bardzo ciężkie, jeżeli chodzi o... Już? Już. Jerzyk? Jerzyk śpi z nami. Odblokowaliśmy. Tak? Powiedz Breckenowi, że nie będzie już więcej podróbek. Dobra robota, Crane. Odetchniemy z ulgą. Z tobą w porządku? Nic mi nie jest, ale Yusuf ich ostrzegł. Wiedzieli, że przyjdę. Obawiałam się tego. Brecken chciał go zamknąć, ale zdążył zwiać. Jeśli wróci, pogadam z nim po swojemu. Nie, jeśli Bahir dorwie go pierwszy. Dobra, tutaj znaleźliśmy plan zapalniczka. To też trzeba o tym pamiętać. Pamiętać jest pierwsza notatka. Którą również za chwilę przeczytamy. Bo ja się potem pogubię. Notatka numer 1. Bento, zrozumiałem to. Jak stwierdziłeś, że leki czasami nie działają tak, jak powinny. Ale kiedy zaczynaliśmy nasze interesy, nie działała może jedna na 5 pigułek. Tak jakby była z cukru. Później zaczęło się wydawać, że nie działa jedna na 3 pigułki. Potem nie działała już połowa z nich. W zasadzie nie łapię, o co chodzi z tym całym efektem placebo, ale to nie działa na coraz więcej moich klientów. Byłbym naprawdę wdzięczny, gdybyś mógł zwiększyć zawartość tego plecaka w naszych lekach. Placka, przepraszam, w naszych lekach. Tak czy siak, to świetnie, że możesz już wytwarzać antyzynę we własnej umywalni. Jestem pewny, że kontrola jakości będzie teraz skuteczniejsza. Miło się z tobą robi interesy. Zarobimy na tym kupę kasy, a dodatkowo pomożemy ludziom. Yusuf. O ty świnio. A ty prosiaku. Jak mogłeś zrobić to własnym ludziom? Sprzedajne mendy. Nothing less, nothing more. Dobra, zaczynamy kolejną tułaczkę w nocy. O nie, tam był duży. Tam był duży, duży liliput. O, tu nic nie będzie. Nine.
No ale nie będziemy się trzymać głównych tras. No nie mów, że nie wejdziesz, proszę cię, nie mów, że nie wejdziesz. Słyszę zrzut. Słyszę zrzut. Gdzieś po tamtej stronie. Czy my mamy flary jakieś? Mamy tylko granaty. Dobra. Lecimy jeszcze po rzucik. Niech będzie pierwszy rzut na kanale. Pokażę wam, dlaczego właśnie również chcę grać w nocy. Z jakiego to powodu tak bardzo mi się podoba granie w nocy. No właśnie głównie z tego powodu. Niby w dzień również są te zrzuty. Ale jednak w nocy jest to bardziej determinujące pod tym względem. W ogóle mamy czwarty poziom. Ale chcę tam dotrzeć jeszcze przed zniknięciem flary. Bo niestety te moby większe, te nasze gryzonie, mają taką skłonność, że lubią wchodzić w miejsca, gdzie nie powinny. No właśnie o tym mówię. Niestety on tu jest. Odejdź sobie, odejdź, odejdź, odejdź. Dobra, może zdążymy. No dobra, może jednak nie zdążymy. Nie zdążymy niestety. A jeszcze teraz tam flary zniknęły, pak. Dobra, będzie pierwszy zgon. Niestety chyba będzie pierwszy zgon. Próbujemy ich trochę odgarnąć. Bardzo mi zależy na tym zrzucie w tamtym miejscu jeszcze. Zgubiono pościg. Uleczmy się trochę. Tak jak powiedziałem, no widzicie, to HP rośnie. Rośnie delikatnie. Zrzut jest po tamtej stronie. Odciągnijmy go delikatnie. Dobra, flary, zestaw i uciekamy, lecimy do Raisa. Uciekamy i lecimy do Raisa. Na szczęście te moby mają taką skłonność, iż raczej nie wchodzą po budynkach. Weźmy sobie flary, bo flary są jednak najlepsze do uciekania przed wielkimi gryzoniami. Dobra, tu już jest czysto. Lećmy dalej. Lecimy dalej. No, słyszałem, że gdzieś w nocy sobie tam latają poniżej. Ale skrzynki to ja nie odpuszczę. O nie, 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 nie. W ogóle widzę, że OBS delikatnie rozjaśnia ekran. Mam nadzieję, że to pomoże. Że nie będę musiał tego robić w procesie. Nie słyszysz mnie, nie widzisz mnie. A tu jestem tylko przypadkowo. Jeszcze weźmiemy sobie apteczki, co by ich nie robić, nie marnować alkoholu, który przyda się nam na... Kurde, on tu idzie, prawda? Chyba tak. No kurde, nie miałeś gdzie? Nie miałeś kiedy? Nie miałeś jak? Fuck. Oni są tu wszędzie. No właśnie, ten samochód szybko, właśnie. Bierz apteczkę i lecimy dalej. Zwiewamy stąd, zwiewamy stąd. Save zone. Czy ktoś ma do nas jakiś interes? Chyba nie. Mamy niewykorzystane punkty umiejętności, zwinności, więc możemy już robić przeskoki przez moby. To jest spoko. Bo zaraz wam to zademonstruję. Zaraz wam to zademonstruję. Są tu jakieś moby? Nie ma. Dzięki temu możemy robić teraz takie przeskoki, więc już raczej gryzonie nie są nam straszne pod tym względem. Bo niestety, grając w nocy, jest taki problem, że niestety tracimy na sile. Lecimy na siłę, bo zazwyczaj nie zabijamy mobów, nie mamy na to czasu. No, chyba że mamy jakieś miejsca, w których ewidentnie musimy coś wytłuc.
Gdzieś go słyszę, jest tam. Więc przejdźmy boczkiem. Boczkiem. Te tu skrzynki nie będę brał. O nie, uff. W ostatniej chwili się złapałem. O cholera. Nie ma mnie tu. Mówię, efekt zaszczucia w tej grze jest naprawdę diametralny. Więc Outlast przy tym w trybie nocnym jest naprawdę pikuś. Okej, Rahim, jestem. Upewnij się, że cię widzą i wiedzą, kim jesteś. Podkradanie się do nich jest kiepskim pomysłem. Łatwo dostać kulkę. Życz mi powodzenia, mały. Powodzenia, ziom. Przyda ci się. A i tak głównie mi zależy na zwinności, jeżeli chodzi o tą grę. O, przeskakuj. Nie strzelaj! Czego ty szukasz, matko jebco? Przyszedłem spotkać się z Raisem. Wysłał mnie Brecken. Brecken? Ten dupek z wieży? Dobra, czego on kurna chce? Przyszedłem dobić targu. Jakiego targu? Takiego, jakiego dobija się z Raisem, a nie z jego przydupasami. Dobra, przepuśćcie go. No ja myślę. Nawet zabawne. Proszę mi tu otworzyć. Welcome, friend. Jak długo się przyjaźnimy, Osman? Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Dam ci teraz wybór. Bardzo prosty. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Widać, że przychodzisz z wieży. Czego chcesz? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Gadaj z Karimem. To jeden z naszych. Zrób to, co ci powie. A Raiz zastanowi się, czy dać wam trochę antyzyny. Rozumiesz? Chyba nie mam wyboru. Domyślny. Rąsia. Moja lewa czy twoja lewa? Odblokowano osiągnięcie. W ogóle mamy od cholery złomu. Naprawdę od cholery złomu. A zamierzam wziąć jeszcze jeden złom. No trudno. Ale jednak... Maczeta to maczeta. W ogóle dziwi mnie trochę logika tej gry, bo teoretycznie Kyle mógł schować tą antyzynę zamiast ją palić. I teraz bym mógł sobie wrócić bez problemu. Rozmawiałem z Raisem. Jade ma rację, to psychopata. To właśnie on wystawił do wiatru GRE. A teraz muszę robić, co mi każe. Nie tylko dlatego, że mam taką misję, ale też dlatego, że ma ogromne zapasy antyzyny. Pieprzony wirus. W ogóle mam nadzieję, że nie słychać co jakiś czas, że pociągam elektrykę. Jeżeli wam to przeszkadza, to walcie śmiało, postaram się wyciszać. Gówno, zwierzę. Tam jesteś gówno. Proszę mnie tu nie obrażać. O, panie Achmed, dzień dobry. W ogóle pokażę wam coś śmiesznego. Jest to polska gra. Naprawdę blisko zaprzyjaźnić. Ale... Polish Ham to jest jednak tutaj naprawdę... Coś śmiesznego. Polish Ham. Polski Ham. Jesteś wreszcie. Rice mówił, że przyjdziesz. Jestem Karim. Crane. Amerykanin. Mam wujka w Stanach. W Teksasie. Jesteś z Teksasu? Jesteś kowbojem? Jestem z Chicago. Dobrze, panie Capone. Będziemy w stałym kontakcie radiowym. W ten sposób będę mieć pewność, że idziesz tam, gdzie powinieneś. Czyli gdzie dokładnie? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Większość moich ludzi jest zbyt wolna, gruba lub nawalona, by wspiąć się na wieżę i nie skręcić sobie karku. Jak to zrobię, dostanę antyzynę? To umowa między tobą a Raisem. Ja się nie będę wypowiadać w jego imieniu. Po prostu nie spieprz tego. On źle znosi rozczarowania.
Spoko, Karim. Będziemy pamiętać o polskim chamie. Co ty tutaj masz? Plan pijawka przemysłowa. Oczywiście bierzemy. Oczywiście bierzemy. Spadajmy jakiś złom. Zardzewiały nóż do trzciny. Dobra, to jest nóż. To nam jest jednak niepotrzebne. Jednak nam jest to niepotrzebne. Dobra, to chyba na tyle tutaj już, prawda? Możemy w ogóle wytworzyć jakiś przedmiot. Hydroelektrownia, pijawka przemysłowa, ale coś z innych rzeczy. Łuk strażnika. Taus więźnia. Gwałtowne uczucie może dopaść cię w najdziwniejszych miejscach. Ten ciężki klucz pozwoli ci dzielić się trudną miłością gdziekolwiek jesteś. Dobre. Jesteś jednym ze strzelaków Brekena. Zgadłem, co? Twoja pierwsza. Pamiętasz swoją pierwszą broń w Haran? Odnowiliśmy ją dla ciebie. Uderz celnie kilka razy z rzędu, by cieszyć się bonusem do obrażeń. Obrońca z gardu. Gdy wiking umiera, jego tarcza zostaje umieszczona przy jego stosie pogrzebowym. Powiadają, że kiedy wojownik wkracza do Asgardu, Odyn bada jego tarczę. By ustalić, czy odbiła wystarczająco dużo ciosów. Dobra, ale widzę, że w sumie tylko możemy PM-kę stworzyć, zmodyfikowaną. Nie będę na razie wykraczał poza schematy. Spotkałem osobnika imieniem Karim. Jest chyba kimś na kształt majordomusa Raisa. O Jezu, znów kliknąłem. Przepraszam, przyzwyczajenie straszne. Straszne przyzwyczajenie. Więc możemy teraz udać się... No, najpierw musimy się skontaktować z Gierę. Dobra, nie było tematu. Przejdźmy gdzieś dalej. Zobaczmy, gdzie to dokładnie jest. To jest dokładnie po tamtej stronie. Gdzieś tu latają. Gdzieś te bydlaki tu latają. No. Właś, Kyle, właś. Crane. Raportuj. Spotkałem Raisa. Nie ma wątpliwości, że to Sulejman. To psychopata. Z bezwzględnego polityka zmienił się w pieprzonego wataszkę. Czy wiesz, że pracujesz dla nas? Nie, wziął mnie za kolejnego gościa z wieży. Właśnie odwalam za niego brudną robotę, za którą ma mi dać antyzynę. Zrozumiano. Dalej wykonuj jego polecenia. Pamiętaj, potrzebujemy tego pliku. Super. Bez odbioru. Super, bez odbioru. Dobra, wbiliśmy chyba poziom, prawda? Tak właśnie, poziom przetrwania. Mistrz rzemiosła, popraw swoje umiejętności rzemieślnicze. Będziesz wytwarzać więcej przedmiotów z takiej samej ilości materiałów. To jest świetne. To jest naprawdę awesome. No, trochę się spóźniłeś. No, myślę, że kolejny zrzut. Ale jednak nie. Jest chyba jeden zrzut na noc. Hej, Capone, jesteś gotowy? Co dokładnie mam zrobić? Komunikacja radiowa nie działa najlepiej w strefie kwarantanny. Te modulatory wzmocnią sygnał, pozwalając Raisowi kontaktować się z posterunkami w odległych częściach miasta. Nie tylko Rais na tym skorzysta. Być może, ale cesarz musi kontrolować swoje imperium. Wiecie co? Z racji tego, że ja jestem fightwapa, chciałbym najpierw zrobić coś, co bardzo mi pomoże, czyli... Już wam mówię dokładnie co. Chcę włączyć sobie bezpieczną strefę na górze, dzięki czemu będziemy mogli łatwiej schodzić w razie porażki. Ja wiem, że sobie utrudniam teraz życie. Bo mogłem chyba inną stroną wejść, ale tam był ten duży śmigier. A wolałbym tego nie... O Jezu. Nie spieprzyć w ten sposób. Dobra. Włazimy. Proszę, po pierwsze, usunąć się stąd. Legolas wkracza do akcji. Wiecie, jeżeli chodzi, mówię, o te strzały, to naprawdę jest to ułatwiające. Jeszcze przeżyliśmy noc, więc się od razu prześpimy. Od razu się delikatnie prześpimy. Po prostu jest to ułatwienie dla mnie i dla was, dzięki temu po prostu nie walę tych mobów nie wiadomo ile. A ty dziku garbaty, co mnie próbujesz tutaj zażyć? Nieładnie, nieładnie.
Myślę, że oszczędzamy czas i ja, i wy, więc to jest taka obopólna nagroda za to wszystko. O ty, wytrafiłem. Takiego bliska jest najgorzej. Dobra, gdzie są te korki? No i mamy bezpieczną strefę. Bezpieczną strefę, a przy okazji możemy bez problemu... Możemy tu wejść? Nie możemy. Deska z gwiazdami, posążek, zombie. Możemy bez problemu się też przespać. Więc w sumie dobrze zrobiłem, że tu przylazłem. Idziemy, pcia. I witamy noc ponownie, tylko znów będzie zrzut. Znów będzie zrzucik. Dobra, zobaczmy, gdzie będzie zrzut, jeszcze po niego polecimy. Bo jednak te zrzuty naprawdę nam boostują poziom przetrwania, jeżeli chodzi o to. Prawda nie będzie? Dobra, 5, 4, 3, 2, 1. Nie ma. Albo będzie dopiero za chwilę. Możliwe, że będzie dopiero za chwilę. No, leć, leć, leć. Tam był duży. Idziemy inną stroną. Ale widzę, że w sumie niepotrzebnie odblokowaliśmy tam ten schron. Tu by się przydała kotwiczka już od początku gry. Jakby ta kotwiczka się teraz przydała. Nawet nie mamy tu jak przejść. Nie mamy tu jak przejść chyba, co? Dobra, raz. Dwa. Kurde, nie pykło. No wiecie, wie co? Tak mnie tutaj bić. Jak wy możecie? Zamykamy ten pierdzielnik, koniec imprezy. To ty mnie zaatakowałeś, cwaniaro. Drugi raz ci się nie dam. Ta sztuczka już ci się nie uda. Dobra, włączmy te korki. Skronik zawsze na propsie. Odbieramy co nasze. Nasze strzały drogocenne, które są w sumie na początku ciężkie do zrobienia. Znaczy, może nie ciężkie. Są bardzo wymagające, więc musimy je zbierać niestety. Niestety musimy je zbierać. Ile my w ogóle tego mamy? Tego już nam nie powiedzą, prawda? Dobra, uleczmy się trochę. Myślę, że jeszcze zdążymy przynajmniej dojść na miejsce. O tak, no tak, jeszcze się spieprz. Ale tu już jesteśmy na dobrej drodze do naszej przyszłości. Jest wieża. Wieży już nie zdążymy zrobić, bo zostały nam 2 minuty niestety. Jestem w pierwszej antenie. Jeśli antena nie ma zasilania, musisz je włączyć. W małym budynku u podstawy nadajnika znajdziesz łącznik. No właśnie o tym mówię. Dobrze, że łuk jest bardzo cichą bronią. Dobra, wzrost poziomu siły. Oddajcie mi tylko strzały. Ciebie przeszukam z przyjemnością. No niestety muszę cię przeszukać, bo nie mogę odzyskać strzały. Crazy Frog! Wrzeszczę, bo jakiś zarażony popapraniec z flakami zwisającymi z gardła właśnie się na mnie zżygał! To cię tłumaczy. A już po krzykaczu. Nie mówcie, że tam podejdzie do mnie zombiak. Nie ma! Z Legolasem się nie zaczyna, już wam to mówiłem. Legolasem się nie zaczyna. To oczywiście jeszcze zamki trudne. Ja je bardzo kocham. Szczęście nic nas nie goni, więc może nam się nawet uda to zrobić. O, jest. Delikatnie w dół jeszcze. I Sezamie, odpuszcz się.
Takie weczka, jeszcze ani jednego wytrychu nie zepsuliśmy. No i właśnie słychać zrzut. Zrzut, po który niestety nie pójdę teraz. Zrzut, po który, kurde, no i wykrakałem. Wykrakałem, cholera. No, za taki portfel na pewno było warto tutaj po prostu się męczyć. Dobra, dziennik bojowy, przeczytamy sobie w następnym odcinku. Włączmy ten pierdzielnik. Dobra, włączone. Dobrze, a teraz zasuwaj na górę. Ale moi drodzy, tutaj zakończymy ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się w następnym odcinku z Dying Light. Trzymajcie się, hej hej.